Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mati i Farmer Food 2 i witam wszystkich Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale z serii Życie Rolnika z Dąbrówki. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku właśnie po majówce. Kolejny dzień i kolejny nowy odcineczek właśnie z tej serii z gry Farming Simulator 2019. No i co, moi drodzy, właśnie w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, mam podczepiony do 63 pk opryskiwacz. Oczywiście w dzisiejszym odcinku akcja nawozy i opryski, bo dawno jeszcze tak na tej akcji, na tej serii jeszcze takiej akcji nie robiłem. Tutaj nawóz praktycznie mamy wsypany do rozsiewacza, więc na początku sobie rozsiejemy nawóz, a później sobie, moi drodzy, opryskamy na chwasty, żeby przede wszystkim się tych chwastów pozbyć, więc myślę, że na dzisiejszy odcinek i tak będzie sporo roboty. Jeżeli chodzi o opryski i nawożenie, no to, moi drodzy, będziemy sobie nawozić pierwsze właśnie pod jęczmień nawóz oraz będziemy sobie rozsiewać nawóz także, moi drodzy, pod rzepak, który zaczął mi już rosnąć. Pierwszy raz sobie w tym razem trzypek będzie dzisiaj pykał, bo trzypekiem mówiłem, że takich luźniejszych prac będę chciał robić, więc zobaczymy, jak sobie pójdzie trzypek. Miejmy nadzieję, że nas nie zawiedzi. Wiadomo, że to polska maszyna, bo z początku, jak mogliście zauważyć, to na odcinkach z tej serii rozwiązywały właśnie prace między nimi te większe ciągniki o większej mocy i tak dalej, więc generalnie tak to wyglądało. Pojedziemy sobie na pierwszą działkę, moi drodzy, z jęczmieniem. Od razu sobie rozsiejemy nawóz na jęczmień, żeby mieć tego plonu dosyć więcej. Jędu tam jest ponad 3 hektary w kawałku, więc no troszeczkę roboty pewnie z tym, moi drodzy, pójdzie. Więc na zamiast pamiętać o zostawieniu łapeczki w górze pod filmem, komentarza i udostępnienia innym oraz zapraszam na kanały, które są standardowo wymieniane. Właśnie dzisiaj we wtorek macie ten odcineczek na kanale, więc, moi drodzy, po 21, nawet o 21, w zależności od tego, jak wyrobi się tutaj z wyrobieniem tych prac polowych, żeby tutaj te prace przede wszystkim wykonać, więc no zapraszam serdecznie do oglądania. A już jutro, czyli w środę, nowy odcineczek z serii Rolnik z Ipinek, bo dawno też tej serii w sumie nie było, jak i na jeszcze w majówkę, więc generalnie mam już po majówce parę dni praktycznie, więc no, moi drodzy, tak to też z tym wszystkim wygląda. Ale no dobra, bez zastanawiania się lecimy sobie czym prędzej w pole. Będziemy sobie rozsiewać, jak widać, jęczmień zaczynamy pięknie rosnąć, więc no to jest naprawdę fajna i przyjemna rzecz, o której mógłbym się spodziewać. Jestem ciekaw, ile w ogóle, jaki będzie to z tego wszystkiego plon, bo to wszystko potrafi, będzie nas pewnie mogło, moi drodzy, zaskakiwać. Dobra, wałek przekaźnika mocy. Uruchamiamy sobie rozsiewacz i czym prędzej sobie pykamy z rozsiewaniem nawozu właśnie pod jęczmień. Więc powiem Wam, że naprawdę zasięg ma bardzo fajny, jeżeli chodzi o rozsiewanie gdzieś takiej pozycji. Będę się starał rozsiewać właśnie nawóz. Mniej więcej tak samo będzie w rzepaku, w innych uprawach, które będą tutaj siane i tak dalej, więc no na taką szerokość, skoro mi rozsiewa trzypek, to naprawdę bardzo fajna robota, moim zdaniem. Fajnie, że się tyle jedzie, bo na 20 km na godzinę podczas rozsiewania to naprawdę sporo jednak. No i, moi drodzy, co? Jak mówiłem, 60 tutaj trzypek, którego mam na początku tej serii na polskim gospodarstwie, no to akurat będzie sobie pykać do takich właśnie prac i nie tylko, bo jak będą siano kosy i nie siano kosy, to wiadomo, będzie robota nawet na 2 ciągniki, może nawet i na 3 ciągniki, zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Najczęściej bym wolał, żeby 60 tutaj trzypek porobił najwięcej tych rzeczy. Ło kurde, gdzie ja się wygramoliłem? Kurde, masakra. Jeżeli chodzi o te maszyny, które mam, no to te ciągniki, które mam, no to na razie one zostaną. Nie będę ich sprzedawał do sklepu, ponieważ są na razie mi długo potrzebne. Wiedzę, że to jest początek, już parę dobrych odcinków z tej serii, a jednak nie mam co narzekać na te maszyny, więc generalnie tak to z tym wszystkim, moi drodzy, wygląda. No i co tu jeszcze więcej wspominać? No 60 będzie sobie działać właśnie 3P Ursus przy sianokosach, właśnie przy rozsiewaniu, opryskiwaniu, bo przy innych pracach niestety będzie miała ciężko, no bo maszyny i inne właśnie tego typu sprzęty, które mam, no to mają do mocy tyle, że już 60 nie da sobie rady w ogóle, jeżeli chodzi o pracę, bo transport może jeszcze jako tako, ale no
Jeżeli chodzi o pracę, no to będzie miała niestety ciężko ruszyć, więc no tak czy inaczej mniej więcej będzie to wyglądać. No i też przy okazji, jak będę możliwa, no to 60 będę starał się pod rurę podjeżdżać pod kombajn, żeby też było można zobaczyć, czy da sobie radę. Przyczepami już miałem okazję spróbować, no to sobie dała radę. Więc no jednak polska moc potrafi zaskakiwać, nie dość, że mam dwa Ursusy na tej serii. No i tego jednego dojca, którego żeście widzieli najczęściej już na, w sumie na tych odcinkach, które z początku się pojawiały. Więc no moi drodzy, jeżeli chodzi o te prace i o te odcinki, jeżeli chodzi o te, no to będzie sobie mniej więcej przy tym sobie działać. Miejmy nadzieję, że żadnych awarii tego typu nie będzie, bo tego by nie chciałby nikt, ale no nie można się tego spodziewać, nie wykluczam, że gdy jakaś awaria będzie, albo gdy jakiś ciągnik pójdzie do mechanika do naprawy, tak jak w tym przypadku przepada na serii Największy Rolnik, no to akurat tam będę musiał zaprowadzić 60 Ursusa do mechanika, żeby mi tam mógł obejrzeć, ponaprawiać jakiś drobny remont, poprowadzić, żeby sprawdzić, co tam takiego się uszkodziło. No bo nie dość, że się może uszkodzało coś, ale no szczególnie, że jak jadę w trakcie prac polowych czy tam coś, no to jadę zdecydowanie wolniej. Więc pewnie bym jest na tym coś, myślę, że pewnie coś musiało się uszkodzić, ale no zobaczymy, co z tego nam wyjdzie, co tam mechanik opowie, więc po remoncie odcineczki powracają z Ursusem C385. Na tą chwilę myślę, że odcinków nie będzie, jeżeli nie ma Ursusa, więc no jakoś trzeba sobie będzie z tym poradzić. Ale no myślę, że dojcem początkowo sobie poradzę na którejś tam tych seryjkach, żeby sobie cisnąć i w ogóle też, no to miejmy nadzieję, że damy sobie radę ogarnąć przykładowo jednym ciągnikiem, jak to by było na serii Rolnik z Lipinek. No i moi drodzy, to kolejny odcineczek pojawi się w sobotę z tej serii, bo już teraz naprawdę powracam do tych daily, żeby już te odcineczki wychodziły tak, jak powinny wychodzić, bo naprawdę chcę, żeby te nowe odcinki pojawiały się tutaj systematycznie, tak samo na kanale Farmer z Wielkopolski, na którego bardzo serdecznie zapraszam. Więc no miejmy nadzieję, że dzięki te daily filmy, które będą się pojawiać i mam nadzieję, że będą się pojawiać non-stop, to naprawdę będzie tutaj wielka różnica z tym wszystkim, to żeby tutaj było możliwość wykonania innych prac, które będę chciał mniej więcej na to wszystko tutaj działać, oporowo działać przede wszystkim, żeby rozwijać seryjki, rozwijać kanały oba, które mam, więc no myślę, że powinno się pięknie z tym wszystkim udać. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o rozsiewanie nawozu, to jednak jest to interes drogi, bo myślałem, że tego nawozu będzie mi połykać więcej podczas rozsiewania, a tu jednak taka niespodzianka, że się myliłem, więc generalnie tak to też z tym wszystkim, moi drodzy, wygląda. Dobra, łyk napoju i lecimy sobie dalej z tematem rozsiewania. Dobra, jeszcze sobie zrobimy zdjęcie na miniaturkę, bo bym zapomniał o najważniejszej rzeczy. No jednak, moi drodzy, opryski i tary na karcie społeczności pojawią wam się jeszcze nowe zdjęcia, co i jak, że w trakcie co to dla was nagrywam, no to pojawią się zdjęcia, abyście widzieli, co tak naprawdę się dzieje, że oporowo przy okazji jest, więc no naprawdę dzięki temu wszystko pięknie się powinno udać. Dobra, pierwsze dwa zdjęcia mam, więc jeszcze sobie zaś rozsieję, jeszcze sobie porobię, moi drodzy, w rzepaku ze dwa zdjęcia, może jeszcze z jedno, żeby zaś popryskać jeszcze i z opryskiwania wam dać na kartę społeczność, abyście widzieli zdjęcia, że aktywnie tutaj sobie działam w międzyczasie poza odcinkami czy w trakcie odcinków. Jakieś tam zdjęcia, wiadomo, też się wstryknie, żeby i na miniaturkę mi zrobiono. Na miniaturkę mi zrobione zdjęcie, jak i też na dla was, abyście mieli dużą większą aktywność, co tak naprawdę się dzieje. No naprawdę, jeżeli chodzi o jutrzejszy odcinek, moi drodzy, serii Rolnik z Lipinek, to jutro, moi drodzy, naprawdę długo oczekiwany odcinek, jeżeli chodzi o serię, bo między innymi rozpoczniemy sobie hodowlę nowych zwierząt, które mam po przebudowanym gospodarstwie, bo jeszcze nie mam rozpoczętej, tylko hoduję krowy i kury, ale no do powrotu do tego wszystkiego opowiem w jutrzejszym odcinku z serii Rolnik
z Lipinek, więc zapraszam na godzinkę 17:30, bo akurat teraz nie będę szedł do szkoły przez najbliższe dwa dni, bo matury są w szkole. Więc w międzyczasie mam nadzieję, że jak chwilę wolnego czasu się znajdzie, to za dnia coś się nagra, ewentualnie wieczorami, żeby myśleć poogarniany, więc no myślę, że powinno się z tym wszystkim pięknie tutaj udać. Więc zobaczymy, co tak naprawdę z tego wszystkiego nam wyjdzie. No powiem, że 60 naprawdę trzypek zaskakuje, jeżeli chodzi o kilometry, ile w trakcie rozsiewania jedzie, więc no naprawdę jestem zadowolony, że jednak mogę na tej 60 tutaj polegać tak, jak mogłem na tym przede wszystkim polegać. Troszeczkę sobie większy odstęp zrobię, bo kurde nieraz zapomnę o tych odstępach, żeby podczas rozsiewania sobie zrobić, więc no tak to będzie wyglądać. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o otwarcie właśnie dachu i w ogóle, to jeszcze troszeczkę mamy czas, to jak będą wakacje, to przed wakacjami postaram się już mieć przynajmniej szyby i drzwi pootwierane, jeżeli chodzi o nagrywki, żeby to wyglądało realistycznie. Przy okazji, bo wiadomo, jak ciepłe temperatury, gorące, no to jak najbardziej by pasowało, żeby tutaj było można coś tam otworzyć. Przy okazji drzwi i szybę, mniej więcej jakiś dach, jak tutaj jest możliwość otwarcia, no to tak to będzie wyglądać za niedługo na pozostałych seriach także, więc no swoją drogą tak to, moi drodzy, wygląda. No powiem wam, że te 3 hektary ponad tutaj jęczmienia, którego mam dla kur, bo to pójdzie na do hodowli kurek, żebym tutaj miał czym karmić, no to kurki będą zadowolone, pszenica także jest, więc no jajka, moi drodzy, i rozwój przede wszystkim będzie tutaj naprawdę niesamowity, więc już nie mogę się tego wszystkiego doczekać, kiedy to się zacznie. No bo kolejne odcinki, które będą z tej serii, no to, moi drodzy, zobaczymy, co tak naprawdę wyjdzie, bo na tą chwilkę jest co robić, jeszcze mam jedno pole do obsiania i tam myślę, że sobie zasieję chyba owies, bo jeszcze owsa na tej serii nie siałem, nie dość, że to jest początek serijki, no to jeszcze nie miałem okazji sobie siać, więc na międzyczasie zobaczymy, co tak naprawdę z tego wszystkiego nam wyjdzie. Dobra, prawie cały rozsiewacz nam poszedł, więc tego bym się nie spodziewał. Pojedziemy sobie na gospodarstwo, zapełnimy sobie rozsiewacz nawozu, no i polecimy sobie w pole rzepakiem. Wam przy okazji pokażę, jak ten rzepak zaczyna rosnąć, bo jeszcze troszkę i dożni, więc generalnie tak to wygląda, że żniwa będą dosłownie za parę odcinków. Nie chcę się z tymi żniwami jakoś mega śpieszyć i w ogóle. Mamy na to czas, więc damy radę sobie poganiać coś innego jeszcze na tej seryjce, więc w międzyczasie się wykona inne prace, a do żniw można jeszcze troszeczkę poczekać, żeby tutaj było miało też ręce i nogi, więc no mam nadzieję, że uda się to wszystko tutaj poogarniać jak należy. Dobra, jeszcze będziemy sobie opryskiwać to pole, więc no generalnie tak to wygląda, że pewnie odcinaczek będzie dosyć dłuższy, ale to i dobrze, bo będziecie mieli co oglądać, ponieważ te odcinki będą teraz dłuższe. Przy okazji będę starał się nagrywać dla was dłuższe odcinki, żebyście widzieli, co tak naprawdę się dzieje, więc miejmy nadzieję, że wszystko pięknie wypali. Dobra, lecimy sobie na gospę, podjedziemy sobie pod właśnie garaż, gdzie mam te wszystkie możliwe do rozsiewania nawozu, do oprysku niestety nie mam jeszcze, bo musiałem zakupić i mam na sklepie te palety właśnie z opryskiwaczem do opryskiwania, znaczy się tych środków. No i tutaj mam na przykład nawozy, wapno, nie wapno, nasiona, więc generalnie tak to z tym wszystkim wygląda. Dobra, opuszczamy sobie rozsiewacz, podcofujemy sobie pod właśnie big bag, no i co, ładujemy. Żeby ten rozsiewacz był zapełniony, to trzeba będzie sobie podjechać ze spokojem, żeby tutaj mieć poogarnięte, żeby sam rozpasowało. Dobra, mamy napełnione. 700 kg do rozsiewacza wchodzi. O, jeszcze sobie grę zapiszemy, żeby mieć sobie gierkę zapisaną. No i lecimy teraz czym prędzej na pole z rzepakiem. Wrócimy z pola rzepaku i startujemy sobie z opryskiwaniem od razu, więc no generalnie tak to wygląda. Ojejku, za mocny skręt, więc no tak to, moi drodzy,
wygląda. Dobra, lecimy sobie tutaj. Powiem, że naprawdę ta mapa Dąbrówka bardzo mi się ona podoba, więc mam nadzieję, że odcinku tutaj na tej mapce i z tej serii będzie naprawdę bardzo dużo. No nie dość, że ta seria zastępuje jedną serię, która pewnie by się zaczęła dopiero rozwijać albo jeszcze dalej. No to naprawdę tutaj jest bardzo dużo pól. Tutaj mi się bardzo podoba ta mapa z tego względu, że są duże pola w kawałkach, w zależności jeszcze na jaki kawałek się trafi. No a na serii, jak dobrze pamiętacie, stare lata 90. nie widziała mi się jednak ta mapa pod koniec, więc postanowiłem, że sobie zakończę serię i rozpoczniemy sobie inną seryjkę. Więc akurat też szukałem do tego mapki, ale no udało się poszukać jakąś tam znalazłą mapkę i się przy okazji ogarnęło, więc no tak to też z tym wszystkim wygląda. Dobra, rozsiewamy sobie tym razem teraz po rzepak, w rzepaku akurat, bo rzepak jak widzicie zaczyna pięknie rosnąć, chwasty już się pojawiają, więc to jest naprawdę przeszkoda niesamowita, więc no, nie ma co się oszukiwać. Dobra, jeszcze tutaj się zatrzymiemy, żeby tutaj zrobić sobie na kartę społeczną dla was zdjęcie, abyście widzieli, aby włączymy sobie chudy. No i gdzieś takiej z perspektywy sobie dajmy na to, żeby pięknie tutaj załapało nam zestawik, którym dzisiaj się poruszamy. Dobra, czyli ogólnie mam 4 zdjęcia albo 3. Jeszcze sobie zrobimy z opryskiwania, no więc no tak to będzie, moi drodzy, z tym wszystkim wyglądać na dzień dzisiejszy. No jednak tego tempa muszę tutaj wyczuć, bo naprawdę 20 km na godzinę to wam powiem, że naprawdę potrafi ten tutaj 60 mnie zaskoczyć, że 20 km na godzinę podczas rozsiewania, więc tutaj to wam powiem, że jest naprawdę sporo bez ukrywania, więc no wam powiem wam szczerze, że naprawdę jest wielka różnica. Dobra, gdzieś to takie odstępy muszę jechać, bo już małego mijaczka bym zrobił, ale ten mijak niech zostanie. Jeśli jak będzie to pole pryskane na chwasty, no to miejmy nadzieję, że ten mijak będzie poprawiony, bo sam jestem ciekaw, jak rozsiewaczu, w opryskiwaczu będzie mi tutaj pryskało, bo jeszcze nie pryskałem, więc no będę miał dopiero możliwość zobaczenia, jak też tutaj będzie z tym wszystkim, moi drodzy, wyglądać. Dobra. Zlecimy sobie pięknie z tematem, żeby poogarniać jak najwięcej rzeczy, ile się tylko da. Więc im więcej rzeczy ogarniętych, tym lepiej, bo na odcinku będę miał więcej poogarniane niż poza odcinkiem. Gdzieś nie, no to muszę chwilę czasu też również znaleźć, więc oczywiście ten czas także się wlicza. Nie zapominając. No i tak to, moi drodzy, będzie wyglądać. Jak widać, troszeczkę mnie buja na polu w trakcie jazdy, bo teren jest pewnie troszeczkę nierówny czy coś, no i z tego powodu mi, jak widzicie od środka kamery, buja mi na boki, więc no generalnie tak to wygląda. No miejmy nadzieję, że ten rzepak, który tutaj mam, to również mi da plon niesamowity, bo naprawdę jestem ciekaw, żeby mi tutaj ten plon był większy. No to z tego powodu opryskam i rozsieję przede wszystkim nawóz, żeby mieć to nałożenie tak samo. Jeżeli chodzi o rozsiewanie nawozu, no to nie będę non stop odcinków nagrywał z rozsiewania i pryskania, bo nie chciałbym zanudzić tej serii. No jak będą nowe nabytki, nie tylko nowe nabytki, to jeszcze się tutaj pojawi dużo takich akcji, ale no nie chcę non stop, że co każde prace zaraz po siewach, mniej więcej co tylko będzie do siewu, cokolwiek też, żeby tutaj robić takie prace, no bo wiadomo, znudzi wam się pewnie po jakimś czasie, więc wiadomo, że też są dużo inne prace do wykonania, żeby sobie coś zarobić, jakieś pieniążki na koncie, żeby coś przybyły, więc no naprawdę dzięki temu też tutaj będzie inaczej wyglądać niż powinno być, jak powinno z tym wszystkim tutaj nam ulec, że tak to nazwę. Więc sobie dziewamy pięknie. Nie
jednak troszeczkę jazd jest, więc nie ma co się dziwić. I od razu, moi drodzy, lecimy sobie pierwsze pole rzepakiem do opryskania. Do opryskania znaczy się, więc pierwsze pole sobie opryskamy zaraz po rozsianiu. Teraz rzepaku nawozem. Więc zaraz sobie opryskamy, jak to zakończę. No i zaś lecimy jeszcze na jęczmień. Na tym będzie w dzisiejszym odcinku. Jest prac właśnie na tyle. Jeżeli chodzi o wykonaną pracę. No tutaj w rozsiewaczym jeszcze zostanie nawozy, więc mam pewność, że nie skończy mi się tak szybko. Jeszcze do jakiegoś kawałku pola pewnie mi wystarczy, żeby rozsiać, w zależności co takiego będę siał. Więc no również będę mógł się na tym wszystkim rozejrzeć. Dobra, rozsiewamy dalej. A, już myślałem, że mi załapię do końca, ale jednak nie. Czyli jak widać, rozsiewacz jest na razie takiej pozycji do rozsiewania, na tyle metrów potrafi sięgnąć z rozsiewaniem, więc on powiem, że naprawdę sporo i fajnie to w tym wszystkim wygląda. Kurde, że na pole sąsiada zapomniałem, że nawóz leci. Myślałem, że tutaj nie ma takich możliwości, że na pole sąsiada mi na przykład nawóz poleci troszeczkę albo coś. No jednak, jak to ma wałek odbioru mocy, no to wiadomo, nie ma co się dziwić, że tak to leci na taką długość. Dobra, wałek sobie odczepimy, żeby nie było, że w trakcie jazdy mi się włączy wałek i pieniądze będą mi uciekać z rozsiewacza. Bo nie dość, że to droga inwestycja. Sam zakup nawozów i w ogóle no to nie jest takie łatwe. Nie jest takie tanie przy okazji, więc no na to trzeba też sporo pracować, aby mniej więcej na to wszystko tutaj uzbierać. No ale dobra, skończyliśmy rozsiewanie. Mamy rozsiany właśnie, że nawóz na jęczmień i rzepak. Więc teraz zostało mi opryskać, więc od razu lecimy sobie po opryskiwacz i lecimy prosto z polem, gdzie właśnie teraz skończyłem, czyli na rzepaku. A zaś pojadę sobie na jęczmień i gdzieś tak sobie objadę sporo razy i na tym sobie zakończę dzisiejszy w sumie odcinek. Więc no swoją drogą tak to będzie z tym wszystkim wyglądać. Dobra, wolne to sobie lecimy. Czym prędzej. Na gospę. Rozsiewacz do nawozu sobie zostawię w tym miejscu, gdzie miałem. Czyli właśnie w tym miejscu, bo skoro mam miejsce, gdzie pochować, to tak to zostanie. Opryskiwać także sobie schowam na miejsce na tyle, żeby ja będę potrzebował go na części, no to jednak go zostawię w tym miejscu, gdzie powinien być. A jeżeli nie, no to pójdzie pod inny garaż, no bo tutaj ja będę same środki chwastobójcze, niechwastobójcze do oprysków i tak dalej, no to również z tym wszystkim będzie trzeba mieć pewność, że miejsce na przeznaczenie garażu czy coś będzie mi tutaj z tym wszystkim potrzebne. Dobra, ale powracając, zaraz podczepiam sobie opryskiwacz i lecimy sobie z pryskaniem. Dobra. Wolne, to sobie lecimy. No akurat mam w opryskiwaczu środek wlany, uzupełniony, więc sam raz wystarczy, więc no powinno to wszystko tutaj wystarczyć na ten kawałek. Miejmy nadzieję, że to za dużo mi tego środka nie będzie pożerać. Może i tak to będzie lipa. Więc no zobaczymy co z tego wszystkiego nam, moi drodzy, wyjdzie. Musiałem się znowu napić, bo już mi zaschło w gardle.
Dobra, rozkładamy, sprawdzimy jaką ma odległość. O kurde. No to takie opryski, to ja moi drodzy rozumiem. Zobaczcie jaka odległość, kurde. No to nie ma co się dziwić, że może mi tego środka zeźleć więcej w opryskiwaczu, ale no naprawdę jestem zadowolony, że na taką szerokość do 60 mogę sobie mniej więcej ruszyć z tym wszystkim, żeby tutaj pięknie mi teraz pryskał. Dobra, uruchamiamy i lecimy, czym prędzej niemalże się opierdzielamy. Ojejka, ty mi nawóz mi to wpływa jednak. Kurde, myślałem, że ten nawóz mi zostanie, ale za to zobaczcie środki, które mam. I przy okazji też jednak, moi drodzy, zostanie to tak jak jest. I jednak te chwasty znikają. No myślałem, że ten nawóz zostanie, a tu jednak, kurde, wsiąkło. Jednak to zmywa mi ten nawóz, który mam rozsiany, czyli mogłem teraz nie pryskać na te na chwasty, a mogłem pryskać już kiedy indziej. No jednak jest tutaj możliwość. Chwastobójczy środek, czyli no chwasty jak widać od razu gniją po tym wszystkim. Czyli teraz do żniw, mam nadzieję, że nawóz, który mam i w ogóle ktoś mi żaden chwast nie wyrośnie, że jak do żniw to nie będę miał problemów z chwastami czy cokolwiek innego, więc no przy tej okazji zobaczymy też co z tego wyjdzie. No ale przepryskanie, zobaczcie, jadę 12 km na godzinę, czyli już tutaj obciążenie bym powiedział, że tak zwane jest. Więc to nie ma co się dziwić. Więc również z tym wszystkim będzie trzeba jakoś starać się, żeby mieć oczywiście na tyle, ile będzie można wyczuć. Dobra, ja jeszcze sobie zrobię zdjęcie na kartę społeczność. Akurat, no i tak to będzie wyglądać. Kurde, jeszcze mi jakażem zrobił znowu. I pojedziemy sobie w drugą stronę. Czyli jednak, moi drodzy, opryskam sobie ten rzepak i w ogóle i na tym zakończę jednak dzisiejszy odcinek. Więc myślałem, że sobie opryskam jeszcze jęczmień, ale jednak, moi drodzy, zapomniałem, że muszę jeszcze porobić drobne rzeczy na farmie. Więc jednak, kurde, teraz mi wymknęło mi się spod kontroli, że muszę wykonać te prace. Więc no, moi drodzy, w kolejnym odcinku miejmy nadzieję, że uda mi się nagrać dużo dłuższy odcinek. Bo miejmy nadzieję, że tak też z tym wszystkim uda się poogarnieć tak jak należy, no i zobaczymy przy okazji jak to też będzie. Dobra, i na kartę społeczność ostatnie zdjęcie ze środka kabiny, jedno dajmy też. No i ja już włączam sobie hudy tak jak były, żeby mieć pewność, że mam tutaj wgląd, ile mniej więcej w opryskiwaczu mi zostanie. No jednak opryskiwacza mi bierze dużo, więc nie oszukujmy się na tyle, na taki zasięg, który mi pryska. Więc będę musiał jechać na sklep zaraz i pewnie uzupełnić opryskiwacz. Ale jak nawet jednak do końca nie dojadę, więc no nie ma coś co się dziwić. Tak to mniej więcej wygląda. Dobrze, moi drodzy, ja z tego miejsca będę jednak kończył. No, dziękuję serdecznie wam za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam się podobało, to łapeczka w górę, komentarz. Udostępnijcie mi, wpadajcie na kanały, które są standardowo podawane w opisie. No i zapraszam już jutro w środę o godzinie 17:30. Nowy odcineczek z serii Rolnik z Ipinek. Długo oczekiwany odcinek właśnie na tej serii właśnie, więc generalnie zapraszam. No i moi drodzy, życzę miłego wieczoru, dnia oraz kiedy ten film oglądacie, bo to akurat na dzisiaj, na wtorek, więc o 21:00 tenże odcinek się pojawi. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, na razie, cześć!